Cześć! Witam Was w kolejnym filmie z cyklu poprawek na mojej makiecie. Tak, było, że szydziliście ze mnie poprawki do poprawek, ale coś w tym rzeczywiście jest. Muszę teraz wykonać poprawkę do poprawek, które robiłem wcześniej. Jak tu siłowałem się z tym miejscem, podnosiłem ten rozjazd, to gdzieś go w którymś momencie uszkodziłem. O, dokładnie chodzi o to, że tutaj ten elemencik lata. W efekcie jak coś przejeżdża, wjeżdża tutaj z góry, wpada w to miejsce, potrafi się wykoleić dalej. Tu mi nie dociąga tego do końca. O Jezu, uciekło. Nie dociąga mi po prostu tutaj iglica w żaden sposób do końca, stąd nie mam też tu zasilania, stąd są dosyć duże problemy z przejazdem. Jeśli chodzi o wykolejanie się, to w zasadzie to zwalczyłem i robo się nie wykolejało. Mówię o EN57. Natomiast problem z odbiorem prądu był, niestety był. I tak jak powiedziałem, no nie ma to tam, to trzeba po prostu ten rozjazd wymienić. Skoro jest uszkodzony, to nic z nim nie zrobię, w takim stanie nie może być. Może się okazać, że jak go gdzieś wyrwę, to może do czegoś się jeszcze będzie nadawał, ale specjalnie takich sobie nadziei nie robię i kupiłem nowy tutaj rozjazd, żeby go podmienić. Tak to wygląda. Proszę bardzo, w pudełku, specjalnie tego nie pokazywałem, nigdy unboxingów takich elementów nie robiłem. Tak wygląda nówka sztuka, ja położę ją tu, w tym miejscu i zobaczcie. Co prawda też się troszeczkę tu ten elemencik buja, nie jest jakiś on mega sztywniutki, to jednak co nowy, to nowy. Dlaczego to jest tak niskiej jakości? Tu nic z tym w zasadzie się nie zrobi. Jeśli to już się buja, a jest tak samo zrobione, nie pamiętam jak tam zrobione, czyli nie mamy rozklepanych tutaj tych nie mamy tu rozklepanych tych blaszek, tylko w ten sposób, no to poprawić się za bardzo tego nie da. No i właśnie zastanawiam się tu, czy w ogóle do tego się brać, czy jest jakikolwiek sens się do tego dotykać. Tu jest ładnie sztywniutko, nie wiedzieć czemu, tu nie jest. Jak to zrobić? Może powinienem to jakoś podeprzeć, może po prostu inaczej przylutować, wkleić coś z tej strony, żeby to się nie poddawało i może pod tym kątem się pobawię, może właśnie w ten sposób. Chyba tak, chyba nie ma co to zmieniać, jeśli to jest dokładnie to samo, co wcześniej. Oto jest pytanie, co tu zrobić z tym? Co tu zrobić? No nie wiem, kompletnie nie wiem. W tym momencie troszeczkę zgłupiałem. Jeszcze raz, może w ten sposób, jak to wygląda na nowym, a jak na starym. Stary tak, potrafi się o całą tutaj profil szyny przesunąć, natomiast w nowym no aż tak się to nie buja, stąd jest pewna różnica. Jeszcze tutaj raz. Nie, będę jednak próbował jakoś reanimować tutaj ten rozjazd. Ale żeby nie było, że w tym odcinku nie mam nic do pokazania, bo będę miał do pokazania to, jeszcze jedną rzecz będę na pewno robił. A mianowicie podmienię, tu są napędy Konrada, podmienię ostatnie trzy napędy Konrada na i jak to się nazywa, na napędy MTB i
też sobie tak naprawdę rozwiąże temat dociągania. Będzie to na pewno dociągnięte i na pewno, nie, właśnie na pewno nie wolno takich używać kwantyfikatorów niemalże stuprocentowych, bo pewny tego nie jestem, ale będzie duża szansa, że dużo lepiej będzie to działało. Nie będę miał tutaj historii z tym, że nie dociąga i może poprawi się również kwestia zaopatrzenia tego rozjazdu w prąd. Dlaczego też chcę zmienić na te napędy? No choćby z tego względu, że napęd ten ma możliwość tu współpracy ze spolaryzowanym rozjazdem, daje na wyjściu tu tym zdaje się właśnie wyprowadzamy dwa wyjścia, o ile dobrze pamiętam, i w dwa różne miejsca i zawsze będzie podany właściwy biegun, stąd ten elemencik można by było sobie spolaryzować. I miałem w tym odcinku Wam to pokazać, miałem się tym zająć, chociaż już polaryzację robiłem na rozjazdach wąskotorowych T-Liga, to chciałem też to zrobić na rozjeździe Pico. Żeby to zrobić, no to muszę od początku go zabudować. Ale skoro robić tego nie będę, ponownego zabudowania, to polaryzacji nie będzie. No dobrze, to tyle chyba jednak w tym odcinku. Zobaczymy, jak dalej się rozwinie. Na początek zmienię napęd tu ten Konrada na napęd MTB. I jeszcze, żeby tutaj na samym wstępie taką króciutką scenę, będę potrzebował nowych sterowników, stare do Konrada były inne, stąd podmienię już, żeby osobnych nie kupować, a nie mam miejsca na moim dawnym sterowniku DigiCase. Ośmiokanałowym okazuje się, że Raybox też ma coś bardzo podobnego w swojej ofercie. RB4400, którym sobie wysteruje napędy MTB. One są tu nawet pokazane. Całość prac przy makiecie tym razem nie wykonam sam. Wykonam przy wydatnej pomocy mojego pomocnika. Oto mój pomocnik, który zdecydowanie będzie mi tutaj asystował przy pracach. Prawda, Daisy? Daisy? Tak, dokładnie. Zanim cokolwiek będę tak naprawdę zabudowywał i tak dalej robił to muszę rozpoznać ten dekoder akcesoriów, o co chodzi, jak się on zachowuje. Na samej ulotce, na samej przywieszce, którą otrzymałem, jest tylko taki schemat, rysunek poglądowy, który owszem tłumaczy, co można podłączyć i jak to podłączyć. Natomiast cokolwiek jak zrobić, tu kieruje nas producent na stronę internetową, żeby przepraszam, zobaczyć instrukcję. W komputerze tą instrukcję sobie ściągnąłem, przeczytałem. No i niestety problem tylko taki, że instrukcja jest świetnie napisana, ale przy założeniu korzystania z aplikacji Railroad, kto wie, może w końcu się przesiądę. Natomiast no, w trybie tutaj takiej pracy, kiedy mam obcykane Z21, to mi troszeczkę nie po drodze, żeby teraz się z tym wszystkim przestawić. Stąd no, coś mi się tam zasłyszało, jak mniej więcej zachowuje się ten dekoder. Mam też doświadczenia z DigiCase'em i gdzieś tam z lektury tej instrukcji pewne rzeczy zaczęły się układać. Teraz tutaj tak, tu w tym momencie mam podłączone do toru do programowania sam sterownik. Podpiąłem również pod dwa kolejne wyjścia, dwa napędy, wszystko po prostu testowo, żeby zobaczyć, jak to działa. Może tutaj z tej strony bardziej pokażę. Tu plus czerwone kabelki do wspólnego wyjścia z literką C
oznaczonym tu na etykiecie, albo o tu macie to C, tu podłączamy plusy. No i poszczególne funkcje podwyjścia funkcyjne, zająłem pierwsze 4 wyjścia funkcyjne, to tylko w tym momencie, żeby to potestować, a tak naprawdę będę za moment bawił się dalej. To jeśli chodzi o same podłączenie. Druga sprawa, podłączenie też tak jak w DigiCase podłączamy tutaj, jeśli chodzi o sterowanie, programowanie do toru, natomiast tu podłączamy zasilanie. Możemy podłączyć też, po prostu zmostkować i wziąć zasilanie z toru. No pytanie, na ile wytrzyma tutaj centralka. Dla mnie jest już, u mnie jest kilkanaście dekoderów semaforów plus tej klasy trzeci sterownik. Zobaczę, jak to wszystko będzie działało. Póki co zostaję przy tym rozwiązaniu. Jeśli będzie potrzeba włączyć dodatkowe zasilanie, to wtedy coś takiego zrobię. Na razie zostanę przy tym. Stąd mam zmostkowane. Teraz to, co wyczytałem z instrukcji, to tryb pracy tego sterownika. Sterownik może właśnie tu obsługiwać nam napędy, może obsługiwać jakiekolwiek serwa, napędy silnikowe, magnetyczne i tak dalej, oraz może też obsługiwać semafory. No i tak jak powiedziałem, wszystko jest fajnie, prosto opisane, jeśli chodzi o aplikację Railroad, czyli jeśli wszystkie klocki Railboxa mamy z aplikacją centralną i tak dalej, to powinno to bardzo fajnie działać. Natomiast no, ja tutaj w dalszym ciągu posługuję się aplikacją Z21 i musiałem to rozczaić. Przestawiłem tryb pracy tego sterownika. Dioda niebieska oznacza pracę właśnie z serwami, dioda zielona z semaforami, dioda żółta jakiś tryb mieszany, że możemy mieć część semaforów i część napędów. Co dokładnie dalej, jak to razem pogodzić, tego już nie sprawdzałem. Zdecydowanie nie są to proste rzeczy. Konfiguracje po CV-kach, pamiętam, ile się namęczyłem, żeby sterownikiem DigiCase sterować i serwa, i oświetlenie sygnalizacją przejazdową. U mnie na makiecie też coś takiego, pamiętam, kiedyś zrobiłem i w jednej możliwej konfiguracji mi to tylko działa. Jest tam, się programuje jakieś zależności i tak dalej. Za Chiny ludowe nie zrozumiałem tych zasad, to znaczy wydawało mi się, że rozumiem, natomiast jakie implementowałem w CV-kach, to w żaden sposób mi to nie działało. Działał jeden schemat, który był podawany jako przykład gdzieś na niemieckim albo belgijskim, zdaje się, czy holenderskim forum. U mnie ten schemat zadziałał, zakładał określoną konfigurację wyjść, więc ok, poprzepinałem to, tak, wyjścia porobiłem i działa. Ale to dygresja. Teraz, dobra, podłączyłem i powinno już zacząć to działać, ale właśnie, popatrzcie, tutaj też są pewne elementy. Jak będzie działało to w Z21 bezpośrednio po podłączeniu, to zwróćcie uwagę na ten napęd po prawej stronie. On jest na adresie drugim. No, niestety reaguje, silnik obraca, ale zdecydowanie zbyt krótko. W jedną, w drugą i wtedy na ileś takich sygnałów. No, oczywiste jest, że gdzieś trzeba coś przestawić, pogrzebać w CV-kach i to zmienić. Teraz zobaczcie, jak działa pierwszy z napędów. Proszę bardzo, czary mary. Działa fajnie. No właśnie. Dobra, to przejdźmy w takim razie do CV-ek. Już Wam pokażę, o co chodzi, co należy zmienić. Oczywiście trzeba czytać instrukcję. W instrukcji jest dokumentacja do CV-ek, co się nimi zmienia, po co są potrzebne. Pierwsza sprawa to sprawdziłem tryb, w jakim działa sterownik, żeby nie było wątpliwości.
To jest pod CV-ką 112, mamy ten tryb i powinna być nam jedynka. Wszystko jest w dokumentacji, jest jedynka, fajnie. Teraz poszczególne napędy, one są, mają to sterowanie pod określonymi tutaj CV-kami. Długość podawania tego sygnału, to się zmienia, tak samo jak się... Oj, kopnąłem statyw. Tak jak się zmieniało w DigiCase'ach i to jest od 51. I teraz tak, popatrzcie, co ustawiłem, jaką wartość, to się zaczyna od 51 dla pierwszego kanału. Jaką wartość ustawiłem dla 50... Co tu się dzieje? Dobra, już mam zmiana dla 51. Dla 51 mam ustawione 200. Jakie było domyślne dla 52, to jest ta kolejny, ten napęd jeszcze niezmieniony. Dla 52 jest domyślne 20, w dokumentacji było, że jest 10, jest 20. Zobaczcie, co się stanie, jak ustawię tu 100. Najpierw próbowałem ze 100, wyjdźmy z programowania, znaczy drugi ten i co się dzieje? Zaczyna się coś dziać, jest zdecydowanie dłuższy ruch, ale jeszcze nie taki jak potrzeba. Stąd ja wziąłem 200 z dużym zapasem. To 200 jest bezpieczne, dlatego że te napędy MTB, one posiadają zabezpieczenie przy napięciu. One dojdą do końca i dalej nie pójdą. Dalej napęd się wyłącza. Stąd możemy dać sporo więcej i tak też dawałem w przypadku sterownika, DigiCase. W takim razie wchodzę jeszcze raz w programowanie. Poczekajcie. I dobra, zmieniam CV-kę 52. Wstawię tu tym razem 200. Już nie będę kombinował, jaka wartość jest najbardziej zbliżona. Niech to nawet będzie więcej. Przy okazji zmienię też dla kolejnego, bo tak naprawdę będę potrzebował adres 1 i 3. I tutaj też wpiszę 200. To już po prostu na przyszłość mi się to przyda. Wychodzę i teraz zobaczcie, jak to zaczyna działać. Proszę bardzo. Jedzie jak potrzeba. Tak jak miało być. I to samo będę miał na trzecim adresie. Stąd sprawę mam załatwioną. Sterownik mam już w tym trybie przygotowany do tego, żeby obsługiwać napędy na pierwszych trzech kanałach. Na razie do niczego więcej tego sterownika nie potrzebuję, więc pozostawiam to w takiej konfiguracji. Teraz będę mógł już przykręcić sterownik do płyty, makiety i zapewnić połączenia elektryczne. Na razie to się po prostu podłączyłem żabkami, ale no właśnie nie chciałem tego robić w powietrzu, ganiać między jedną a drugą rzeczy, między jedną a drugą stroną makiety, ciągnąć gdzieś kabli do tutaj storu programowania. Stwierdziłem, że najpierw po prostu, ponieważ jest to pierwsze zetknięcie tutaj z tym akcesorium, będę spróbuję to w ten sposób rozpoznać. Stąd mam rozpoznane CV-ki zmienione, tryb ustalony i w ten sposób będę mógł bezproblemowo podłączyć wszystkie napędy, także to zwyczajnie mi będzie działało wszystko tak jak dawniej, po prostu pod adres 1 i 3. Tak wtedy miałem to skonfigurowane, podepnę tu te napędy. Dopiero co pokazywałem tematy sterowania, a tu już teraz szybciutko Wam chcę pokazywać wymienioną część. To może szybciutko opowiem, co zrobiłem. Pierwsze co, to zdemontowałem stare napędy Konrada wraz ze sterownikami. Tak one wyglądają. No niestety, także one stabilne nie są. Tu się da palcami wszystko przesuwać. Takie one po prostu są.
I niestety ten ruch, taki jak miałem przez te 2-3 lata, ze 3 lata, tak to było, średnio mi się to podobało, a poza tym nie dociągało mi tutaj za bardzo. Iglicy po prostu zwyczajnie nie mają one tej siły, co napędy MTB, ten jeden jeszcze nie założony. W zasadzie założony jest jeden. Tu też sterowniki zdaje się Rayboxa, takie starsze do napędów właśnie tego typu. No i tyle, tak? Dwa napędy silnikowe. Niech będzie. Po prostu wyjąłem je, bo tu w tym momencie już nie są mi potrzebne, a chyba miałem jakieś problemy z wysterowaniem MTB, zresztą i tak pokazywałem Wam wcześniej ten sterownik. Miałem trochę roboty, bo troszeczkę to porozpinać, poprzepinać kable, dalej wpiąć tamten jeden sterownik wielokanałowy i póki co zrobiłem, wymieniłem na razie jeden z rozjazdów i przepraszam, napędów pod rozjazdami i proszę bardzo, tak będzie mi to chodziło i już tu mam to porządnie dociągnięte do tego stopnia, że nie jestem w stanie ruszyć tego palcem. To jest sztywniutko. Bardziej dociągnąć się nie da i mam nadzieję, że tutaj cała reszta już jest na tyle stabilna, że nie będzie mi się to poruszało w momencie, kiedy najadę tutaj jakąś lokomotywą, wagonem i tak dalej. Zresztą zobaczcie, jaki jest efekt. Jest to sztywniutko, nadspodziewanie sztywniutko, no w ogóle kompletnie mi się nie rusza. To, co Wam pokazałem na początku tego filmu, przed zmianą i teraz się okazuje, że nie zmieniając, nie wyrywając rozjazdu, wszystko nagle jest super poprawnie. O to mi chodziło i mam nadzieję, że już w takich warunkach ten N57 Robo będzie jeździł lepiej. Samej tu geometrii nie zmieniałem, tyle tylko co zmieniłem napęd. Cała reszta nawet o ułamek milimetra się nie ruszyła. Oczywiście pewnie poza gdzieś tutaj tym odcinkiem, który jest ustabilizowany i myślę, że to powinno starczyć. O, tu ktoś się bawi kawałeczkiem kory gdzieś ukradzionej z ogródka. No i lepiej jak jakimiś moimi częściami na makiecie. W każdym bądź razie wszystkie elementy, śrubokręty, narzędzia muszę zbierać, bo inaczej w zębach są wyniesione nie wiadomo gdzie. Pół biedy, jeśli tylko wyniesione, bo jeśli to coś będzie delikatnego, to mogę się z tym pożegnać, bo albo to będzie strawione gdzieś w psim żołądku, albo w najlepszym wypadku pogryzione. No, to taka też uwaga do zachowywania się z modelami. Na szczęście modele na podłogę nie trafiają, ale czasami coś zleci, nie modele, coś innego, po prostu jakieś narzędzie, element i na to trzeba uważać. Dobra, jeszcze Wam pokażę tu drugą część. Ta część dopiero wymaga zmiany. O, póki co są zdemontowane napędy, jest tutaj luźniutki rozjazd, będę musiał dopiero to włożyć. Z tym będę miał ciasno, znaczy będę miał ciężko, bo jest ciasno. Gdzieś muszę pod spodem tu zmieścić napęd i on, jak widzicie, tu prawie że będzie mi wchodził na, wystaje mi poza brzeg makiety gorzej, bo przecież gdzieś mam tutaj grubość o samej sklejki, gdzieś tutaj do brzegu tych podkładów, stąd będę musiał, to będzie oczywiście tak odwrócone, będę musiał całkowicie na skrajną tu pozycję przestawić sam napęd. Chodzi o to przesunięcie tu, żeby jak najdalej sięgało. Do tego sam tutaj ten pręcik, on też będzie musiał być zamontowany gdzieś tu na tej części. Pytanie, czy on się tu zmieści. Pewnie nie będzie chciał się zmieścić. Zaraz sprawdzimy. Jak nie, to istnieje szansa
przełożenia tego wszystkiego. Już to pamiętam, kiedyś przekładałem. I to będzie tak, to ja już wiem, że muszę to przełożyć, stąd tak, trzeba to całkowicie odkręcić w tym momencie i odwrócić. Tak, delikatnie, bo to się będzie przewracało. Odwracam. No i mam nadzieję, że tutaj trafię w te. Dobra, tym trafiłem w śrubę. A tym nie trafiłem. No właśnie, także czeka mnie troszeczkę zabawy, żeby tu trafić. O, może teraz. Złapało. Złapało maksymalne wychylenie teraz. Tak. Tak, to mogę skręcić. Teraz założyć pręt. Zdecydowanie wolę sztywniejszy, on jednak dociąga lepiej. No i tu, w tym położeniu, o, to będzie tak. Już mam miejsce. Już, jak widzicie, w ten sposób mam miejsce i to mi się zmieni, chociaż oczywiście samo wkręcenie tutaj tej śrubki będzie bardzo ciężkie, bo ona będzie tam, nie wiem, niecały centymetr od brzegu makiety. No dobra, to taki plan. Oprócz tego muszę jeszcze zmienić tu, ale tutaj to będzie łatwizna. Tu mam dużo miejsca. Taki jest plan na zmianę i teraz będę się tym zajmował. I kolejny już napęd założony. Ten najgorszy został ten najłatwiejszy, choć może się okazać, że na przykład najłatwiejszy sprawi najwięcej problemów. To jednak zawsze z tym jednym tu już jest do przodu. No i też fajnie wszystko sztywniutko trzyma. Nie ma, że coś mi tu będzie się samo przestawiało. No to powoli do przodu. Oczywiście oba napędy mam sprzęgnięte ze sobą, tak musi być. I jeszcze, żeby wam to pokazać, tu od tego, no wszystko jest tak ciasno, on jest tutaj przy samej sienkiej ściance. Na szczęście akurat się zmieścił, ucho się tu zmieściło. Drugi będzie tu, w tym miejscu. Tu jest otwór, stąd nie będzie specjalnie problemu z jego montażem. On gdzieś tutaj na razie wisi i po prostu pójdzie tu tak w to miejsce, to spokojnie sobie teraz z tym będę radził, oczywiście nie pokazując tego wam na filmie, bo dwie ręce to jest za mało, żeby to pomontować, a co mówiąc, żeby jeszcze trzymać tu telefon. Te napędy MTB w swojej prostocie to jest naprawdę genialna rzecz. To, jak to wszystko fajnie działa, że można regulować skok. Tym razem nie regulowałem na najniższy, zostawiłem to, zdaje się, na tej pośredniej wartości. Skok 9 mm, było 6 mm, jest najmniejszy, 9 chyba i 12 największy. Napęd ma wyłączniki krańcowe, potrafi się wyłączyć, jakby trafi na opór, stąd bardzo to pomaga w dociąganiu iglicy. No i to światło pojawiające się, te cienie, to ja mam po prostu czołówkę, którą sobie doświetlam. No i teraz tak, temat załatwiony. O, właśnie widzicie, jak ten pręt się porusza, jak dużo dalej ciągnie napęd i ja mam po prostu gwarancję, że on mi to dociągnie. Natomiast ta kwestia regulacji fajna, jak widzicie, wyregulowałem tymi dwoma śrubkami, że mam dokładnie po środku tu pręt. No i oczywiście pręt mam za wysoko. Nie pozostaje nic innego, jak lekko poluzować śrubkę i później wcisnąć go, potem dokręcić tą śrubkę. Na razie jest mega sztywno. Tak to mocno skręciłem, stąd ja za moment to lekko poluźnię.
Tu już z innej perspektywy musiałem się troszeczkę przesunąć i już, no oczywiście ciężko, bo tu jest ciasno i już mogę dopchnąć. Oczywiście nie mogę za mocno tam odkręcić, bo mi po prostu ten pręcik przeleci. Przeleci i spadnie na podłogę. I tu już mam tak, że on mi nie będzie przeszkadzał. Jeszcze go docisnę paznokciem, żeby mi nic nie wystawał, żeby mi coś z garniaczem albo sprzęgiem nie zaczepiało. I jedyne co pozostało, to już tylko dokręcić. O, także już mogę tu dokręcić. Oczywiście jeszcze muszę znaleźć, zauważyć tą śrubkę, żeby do niej trafić. O, przepraszam za ten hałas, ale to po prostu moja psina się tu jakąś plastikową butelką bawi. O, i już ładnie jeszcze te do regulacji tu śrubki dociągnąć, żeby mieć gwarancję, że wszystko jest sztywniutko, fajnie. I tu w tym momencie jest już przystosowane do... O, zaraz wam pokażę. Tu chyba psina sobie myślała, że zęby wypłucze. Dostała butelkę do zabawy, popłynie do płukania zębów i łomocze gdzieś po podłodze, po płytkach, po schodach. Taka po prostu psia zabawa. No dobra, także ja już mam to zamocowane i wszystko tu na górze w zasadzie gotowe. I już właśnie końcówka, sama prezentacja. Proszę bardzo, w jedną stronę, w drugą stronę, na napędach MTB, napędy Konrada już są wymienione, także to wszystko już mam teraz zapewnione. Pewność tutaj przestawiania zwrotnicy na rozjazdach. Także taka rzecz, którą planowałem, już jest. Teraz będę zastanawiał się, co dalej. Zdecydowanie tą scenę za moment przerwę. Nie będę więcej nagrywał, będę musiał sprawdzić, ile mam materiału, czy już jest na odcinek i zakończyć tym samym ten odcinek, czy brać się za kolejne prace, bo jeszcze parę poprawek mam, choć już te kolejne poprawki to są takie bardziej kosmetyczne, chociaż też będą dosyć upierdliwe. To już nie ma specjalnie wpływu na jazdę, nie ma takiego dużego, ale zdecydowanie gdzieś tam przy czymś przeszkadza. No dobra, to nie ma co więcej gadać. Trzy napędy zmienione, zmieniony również dekoder do tego, napędy, sterowniki zmienione w instalacji. W sumie to dosyć uproszczone i cel osiągnięty. Ostatnia scenka, którą tutaj nagrywam telefonem, i bardzo fajna lokomotywa. Chcę właśnie też w takim kadrze ją tutaj złapać. ...193 717, jednorodny skład Ambrogio Intermodal. W międzyczasie też pojechał Intercoradia Continental ET186. Sobie darowałem nagrywanie, tylko zrobiłem jedno zdjęcie. Natomiast no, to jest ostatnia scena, jeśli chodzi o nagrania komórką. Nagle się okazuje, że po nagraniu, ile tego materiału zobaczyliście, może 20 parę minut, może pół godziny, szlak trafił baterię, prawie w całości naładowana, aż tak zimno nie jest, bo jest, tak jak spodziewam się, koło kilku stopni, może nawet 10, już jest kilkanaście procent, a potrzebuje również trochę baterii dla łączności na wszelki wypadek. Także coś niesamowitego, jak nagrywanie zechlało baterię. Zresztą podejrzewam też, że telefon już ma prawie 2 lata i to jest też kwestia tego, że zimno było ileś tam procent, nagle zleciało nie wiadomo do ilu, 30 parę, później 20, teraz kilkanaście, może mi pokaże 15, a już mi pokazuje 10%, przed nagrywaniem 20, no to jest po prostu śmieszne, żeby w półtorej minuty zleciało 10%, ale to oznacza, że już na razie tego nagrywania tyle będę nagrywał aparatem, cóż zrobić.
A ja muszę w tym momencie powiedzieć, przywitać się z Wami, powiedzieć cześć, bo dla mnie minęło dobrze ponad tydzień, z 10 dni, a może coś nawet nieco więcej, odkąd zajmowałem się poprzednio tu przy makiecie. Teraz przyszła pora znowu się dotknąć, znalazłem chwilę czasu i muszę tu poprawić jedną rzecz. Tak, dokładnie to, co muszę poprawić, to widzicie tu w tej scenie, tylko że w tej scenie, czy inaczej, pod tym kątem tego nie widzicie. Świadomie tak to zrobiłem, tak starałem się filmować od ostatnich paru tygodni przejazdy po makiecie. Czyli robić wszystko, żeby nie pokazywać tutaj pewnego elementu, chociaż gdzieś i tak się to przemknęło, ktoś coś zawsze zauważy. A mianowicie teraz zobaczcie, jak to tak wygląda, a jeszcze lepiej będzie to wyglądało z tej strony. Ten słup praktycznie leży, został niejako wyrwany. Raz, że chyba najmocniej to nie było, jak to rozbiorę, to się przekonam. Tak mniej więcej powinien ten słup wyglądać, żeby tu sieć trakcji była tuż nad, mniej więcej nad, pomiędzy szynami. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że no to głównie wyrwało to, że ja sobie poprawiłem tutaj naciąg. Poprawiłem sobie ten naciąg niby, ale okazuje się, że ten słup też mi troszeczkę poleciał. Powinienem go może bardziej do tyłu odciągnąć, chociaż tu tego nie poprawię. Najlepiej by było przenieść ten słup na tą stronę, ale po tej stronie nie mam na to miejsca. Ja go nie mogę przenieść, bo gdybym go tu zamontował, to byłbym bardzo poważnie w skrajni, nic by mi nie przejechało, a zwyczajnie nie mam miejsca, musiałbym tutaj z kawałek sobie czegoś wybudować, raczej nie zamierzam takich guzów tu na boku makiety budować. Tor idzie całkowicie po skraju makiety, no i takie są tu konsekwencje. Zresztą, gdybym wybudował tutaj, znaczy nie wybudował słup, gdybym z tej strony tu zamontował, to z kolei też, no trochę bym może sobie poprawił, a może niekoniecznie by to problem rozwiązało. Może ten słup by mi się tutaj na tą stronę kładł, stąd to, co mi pozostało, to spróbować zdemontować tutaj ten słup i zrobić to lepiej, zmienić to pochylenie, może grubszy gdzieś tam dłuższą śrubę. No jakoś to muszę przykręcić, muszę się z tym pobawić, przykręcić i to wyprostować. Zresztą na dobrą sprawę linia położyła mi się więcej jak w tym jednym miejscu. Całość mi tu uciekła, gdzieś ściągnęła się do środka. Ale na razie zajmę się tutaj tym słupem. Słup poprawiony, na razie obsadzony. On wydaje się, znaczy nie wydaje się, tylko leci ewidentnie w tą stronę. Nie jest jakoś idealnie prosto. Natomiast jak się naciągnie, on jeszcze lekko go na pewno sieć pociągnie w tym kierunku i dalej o to chodzi, że go nie pociągnie. Naciągnie go tyle, nie więcej, stąd robię go tak troszeczkę podatnym, niech on mi leci w tą stronę, później mi się wszystko ładnie wyprostuje właśnie pod samym tu tym naciągiem. Stąd ten słup zrobiłem, na nowo obsadziłem śrubą, chyba tym razem aż taką długą. To jest tak naprawdę problem tutaj styroduru, który świetnie się nadaje do modelowania formy terenu czy do obsadzania różnych drobiazgów. Natomiast te elementy, które jednak w jakiś sposób pracują, tak jak tutaj no niby słupy są statyczne i nie pracują, to jednak ten naciąg tej sieci gdzieś powoduje, że pewne siły są i one dają o sobie znać. To nie jest najlepsze rozwiązanie, bo po prostu styrodur jest tutaj zbyt miękki i idealnie by było mieć tutaj te słupy bezpośrednio do płyty makiety, do sklejki, tak żeby to się rzeczywiście trzymało fest. No ale tutaj czegoś takiego zrobić sobie nie mogę, powinienem mieć gdzieś w środku jakąś solidną
podstawę, gdzieś jakąś skrzyneczkę, tak naprawdę rusztowanie, do którego bym przykręcał pod spodem, do którego bym przykręcał te słupy. No, a ja tego nie mam i już mieć raczej nie mogę, raczej tego nie wmontuję, stąd są moje tu z tym kłopoty. Chociaż wytrzymało to stosunkowo długo, to gdzieś tu mi się poddało. Dobra, pierwszy słup zrobiony, spróbuję poprawić jeszcze drugi. Drugi jest też dosyć mocno wykrzywiony, a zresztą to potem jeszcze zobaczę. On tu sobie wiąże, jeszcze będę musiał to przykryć trochę zielenią, przykryć czymś indziej, wyrównać, ale to na takie drobiazgi przyjdzie jeszcze czas. Również i drugi słup już jest lekko przesunięty, stoi on inaczej, ale tamten specjalnie sztywno się aż tak nie trzyma. Musiałem też tutaj zadbać o obsypanie go, o oblanie klejem. Niech to wszystko sobie zwiąże. Na razie dwa słupy zrobione, spróbuję później, jak to wyschnie, w zasadzie to za dobre dwa dni, nawet nie za dzień, bo w dzień może nie wyschnąć, za dobre dwa dni, żeby po prostu ten klej stwardniał na kamień i klej uniwersalny i gdzieś tam wikol, on będzie taki jak kamień i dopiero wtedy spróbuję założyć tą sieć, przymierzyć, zobaczyć jakie będzie odkształcenie, odchylenie, czy już będzie to w miarę do przyjęcia, czy po prostu dwa kolejne, czy może słupy będę musiał również troszeczkę poprawić. Teraz z tego co widzę, to one sobie tak sztywniutko tutaj siedzą, że na razie ich nie ruszam, ale to jest wszystko na razie, to wszystko może się zmienić jeszcze już za dwa dni, już w trakcie tego filmu, choć może być też i tak, że uznam, że jest ok, a po czym znowu za parę tygodni, za parę miesięcy będę miał kolejne poprawki do poprawek, że jeszcze będę to robił. Ale to też bardzo dużo zależy od obchodzenia się z tą siecią. Problem jest taki, że ona się cały czas zaczepia. Jakkolwiek bym nie pamiętał, że muszę uważać, że to, że tamto, to zawsze gdzieś przez nieuwagę coś się zaczepi, naderwie się, wyrwie i to niekoniecznie w tym miejscu. To wszystko jest jak łańcuch, nawet jak łańcuch w rowerze, jak się pociągnie w jednym miejscu, po prostu cały układ się rusza, cały łańcuch chodzi, a gdzie całość siada, gdzie pęka, no tam gdzie najsłabsze ogniwo, także jeśli to tu będzie to najsłabsze ogniwo, to tu się objawi później właśnie to coś, co było choćby teraz, albo jeszcze coś innego, albo w zupełnie innym miejscu mi wyjdzie, bo szarpnięcie gdzieś tutaj, tak naprawdę, nie wiem czy to widać na filmie, ale calusieńka sieć od początku do końca, aż do ostatniego słupa, tam daleko, może mi się to uda pokazać. Tak, zobaczycie to, zobaczcie, ja leciutko tu ruszam tym słupem, a rusza mi się również i tamten mi drży. Także tak to niestety się dzieje. Już sam nie jestem przekonany, czy było to widać, ale teraz już na pewno widać. No tyle. Na razie tyle. Tu pozostawiam te dwa słupy do wyschnięcia, a potem będę działał dalej, chyba że jeszcze na ten czas jakiś drobiazg sobie znajdę do poprawienia. Wyschło. Dwa dni minęły, także tu jest wszystko ładnie sztywniutkie, nie buje się absolutnie podstawa. No tu się troszeczkę minimalnie buje, bo trochę punktów tu w tej szynie wsuwanego plastiku musiałem naruszyć, żeby potężniejszą śrubą to przykręcić, ale tak poza tym wszystko wydaje się sztywno, także i ten słup tutaj troszeczkę też usztywniłem, bo mi też trochę w jedną stronę leciał. No i teraz będzie chwila prawdy.
Założę stare tutaj, jak to się nazywa, stare druty i zobaczymy, co to z tego będzie. Swoją drogą zobaczcie też, co się dzieje z tymi właśnie słupami. To mocowanie tutaj tego plastiku w słupie też jest wypaczone. Tutaj to już w sumie nie wiem, czy jest wypaczone, dlatego że plastik tutaj na tych... Ten plastik, z którego są zrobione izolatory i mocowanie tu w metalowym tym słupie, czy ten plastik się nadwyrężył i on, jego jest, nie wiem, pognieciony, pokrzywiony, czy po prostu wyrobiło się gniazdo, w którym to jest wklejone, tego nie mam pojęcia. W praktyce jednak po jakimś czasie prawie wszystkie z tych słupów przez ruchy tej sieci trakcji, przez zaczepianie, wszystko to wygląda identycznie. No dobra, tak to wstępnie tu wygląda. Ja w tym momencie na spokojnie, bez kamery, wezmę to, założę i pokażę Wam, czy to założenie doprowadzi mnie do szczęśliwego finału, czy jeszcze będę musiał zdjąć i nad czymś innym pomyśleć. I założone. Założone, mało tego, o, też wstępnie posmarowane klejem. Ja smaruję to klejem uniwersalnym, przezroczystym, po to, żeby mi się nie przesuwało. Stąd teraz też nie zaprezentuję żadnej tam jazdy, żadnego tam elektrowozu, z tej prostej przyczyny tutaj, że no, po pierwsze nie chcę posmarować klejem pantografu, po drugie chcę, żeby to było nieporuszone, żeby to zostało tak, jak jest. No i te dwa słupy, tu ten i ten, są względnie ok. Tu, że się wydaje krzywe, jak patrzę tu w obiektywie, ale to jest wszystko kwestia tu tak naprawdę też odwzorowań w obiektywie, który no nie jest obiektyw, nie jest obiektywny. Tak to może głupio zabrzmi, ale tak jest. Gdzieś tam są właśnie te przekłamania optyczne. Tak jak mówię, moim zdaniem względnie jest to poprawne, zdecydowanie lepiej jak poprzednim razem, a wszystko tak naprawdę zależy też od kąta, pod którym się patrzy. To oczywiście gdzieś jeszcze może będzie pracowało. Wstępnie jestem dosyć zadowolony. O, dużo lepiej to wygląda tu spod tego kąta. Jeszcze wydaje się, że on idzie tu troszeczkę w dół, że lepiej byłby tak, w ten sposób, ale kto wie, może to się zmieni też, jak będę to w jakiś sposób naciągał. Zobaczę, ewentualnie jeszcze troszeczkę to podprostuję. Istnieje jeszcze taka szansa, przynajmniej nie leci mi w drugą stronę. No, z takimi rzeczami wszystkimi trzeba się tam gdzieś troszeczkę bawić. One się potrącają, poruszają, przesuwają ciągle. Gdzieś jest to narażone na potrącenie. Teraz jeszcze tu ciekawostka. No właśnie, tylko żebym złapał ostrość. Chyba mam. Musiałem wymienić całkowicie ten drut. On kompletnie nie przystawał. Z tego co widać, to tam brakowało po 1,5, prawie 2 cm. Było to po prostu zwyczajnie za mocno naciągnięte. Czy będzie miało to wpływu te brakujące 1,5 do 2 cm drutu? Czy ma to wpływ na ten stan tego drutu jezdnego w innej części? Jak Wam pokazywałem wcześniej, cokolwiek się tu ruszy, to chodzi cała sieć. O tym się dopiero przekonam, jak się czymś pod tym drutem przejadę. Co by nie było, to jednak uważam, że wygląda to teraz lepiej. Nieco lepiej, oczywiście to wszystko jest tak, jak było. Dwa słupy są po prostu prostsze i ta sieć wygląda na stabilniejszą. Mam nadzieję, że to na razie wystarczy na te różne palące mnie problemy. Sam też ten słup
lepiej wygląda. Tutaj miałem takie do naciągu jeszcze drut. Nie muszę go w tym momencie przypinać, nie muszę tego słupa naciągać, stabilizować z tej prostej przyczyny, że on tu zwyczajnie stoi teraz sztywno, prościutko. Jak długo, to się przekonam w najbliższych tygodniach, najbliższych miesiącach. Co by nie było, to cała ta sieć trakcji elektrycznej jest jednak bardzo wrażliwa na potrącenia, bardzo, co to dużo mówić, moim zdaniem upierdliwa w użytkowaniu, w obchodzeniu się z nią na makiecie. I tak jest dużo różnych delikatnych rzeczy, na które trzeba uważać, a to owszem, może w miarę fajnie wygląda, ale jest strasznie nieciekawe w codziennym użytkowaniu. No dobra, także tu takie w tej nowej części makiety poprawki, jedne z rozjazdami, drugie z siecią trakcji elektrycznej. Zastanawiam się, czy jeszcze coś ciekawego mam do zrobienia, takie różne drobne poprawki, gdzieś tam coś się łamie, coś się przekrzywi, to robię na bieżąco, no ale te były o tyle ciekawsze, że musiałem zrobić z tego wręcz odcinek, żeby Wam to pokazać. Co jeszcze? Na pewno nie jest to koniec tego typu poprawek na makiecie. Czeka mnie jeszcze dosyć jedna bardzo duża zmiana, ale ta nastąpi wtedy, jak będę miał jakieś tam materiały, czy powiem inaczej, przygotowane elementy do wbudowania. Jakie, na razie zdradzać tego nie będę. A no właśnie, tym samym przyszedł też czas, żeby podziękować Wam za obejrzenie tego odcinka. To już wystarczy w tym odcinku. Także dziękuję, zapraszam do oglądania innych filmów na makiecie. Kiedyś, gdzieś, nie za tydzień na pewno, nie za dwa, będzie kolejny odcinek. Także jeszcze coś będzie, jeśli lubicie tę serię, a zapraszam do oglądania także innych serii. Żegnam się z Wami. Cześć.